Siema, ostatnio na Steamie wystartowała gierka, która reklamuje się jako Survival MMO, czyli Myth of Empires. Moim zdaniem jest to bardziej taki survival, trochę mniej jest MMO, ale z tego co widziałem, to można nawet jakichś swoich. Można grać solo, dlatego że można później zatrudniać tak jakby NPC-ów, którzy będą oczywiście nam pomagać w walce z różnymi graczami, czy tam napadami na bazę, będą nam chronić naszą bazę, tak dalej. Tak wygląda cała mapa gierki, jest dosyć spora. Jeżeli chodzi o miejsce respawnu, to sobie wybieramy tutaj. No i mamy. Możemy się zrespawnować tylko po prawej stronie mapy. Także fajnie by było się zrespić gdzieś. Myślę, że na dole. O, może teraz? I bym poszedł gdzieś tutaj. I zobaczymy. Dobra, respimy się. Wejdź do gry. Dobra, no i oczywiście jesteśmy w gierce, wszystko się ładuje. Tryb zalecany dla początkujących graczy. Nowicjusze mogą się lepiej bawić na początku i szybciej przystosować się do gry. Gracz może ożywić się na miejscu. Polecany trener. To polskie tłumaczenie też jest dosyć tak jakby zostało wrzucone przez Google Translate'a. Ale dobra, weźmiemy sobie to. Tryb walki. Ośmiokierunkowy atak, czterokierunkowy atak. Dobra, niby ten jest zalecany. Więc teoretycznie powinien być lepszy. No i dobra, jesteśmy w gierce. Mamy zebrać trawę. Aha, okej. Okay. Zbieramy trawę. Po ile tej trawy mam zebrać, to nie mam pojęcia. Ale po prawej widać, że zbieramy trawę. No dobra, ile tej trawy mam zebrać? Tu są jakieś drzewka rozwoju. Z tego co widzę. Broń, pancerz. Okej. Punkty talentu tutaj mamy do rozdawania. Żywotność, obróbka drzewa. Tutaj mamy gildię. No, oczywiście gram sam, także nie należę do żadnej gildii. Główne zadanie: zbierz trawę. Nagroda miedziane monety. Dobra, nie wiem. Idę pozbierać tej trawy i zobaczymy, ile ja jej muszę zebrać. Dobra, udało mi się zrobić to zadanie. Zebrałem 56 trawy. Tak więc bierzemy swoją nagrodę. Wbijam przy okazji drugi poziom, bo wbijamy też poziom naszego bohatera. No i teraz tak, wytwórz słomianą linę. Okej, czy musimy to zrobić? Dobra, niech będzie 7. Że sobie craftujemy. No i wychodzi na to, że 7 liny to za mało, także. Robimy dodatkowo 13 i zobaczymy, czy zrobimy wtedy questa. Niestety nie ma liczby napisanej, ile mamy tego wytworzyć, także ja sobie w międzyczasie też pozbieram różne rzeczy i widzimy się, jak questik będzie gotowy. Dobra, mamy gotowego questa, mamy już 5 level, ten level idzie naprawdę szybko. Teraz tak, zbierz rumowisko i zbierz gałąź. Rumowisko, z tego co pamiętam, ja w to grałem tam sekundę, to są kamyki. Więc muszę zbierać kamyki i gałązki z ziemi. Prawdopodobnie o to chodzi. O, ty, tu są jakieś koniki. Wiem, z tego co oglądałem filmiki, to konie chyba też da się oswoić, ale jeszcze nie wiem jak. Także pewnie dojdziemy do tego. Ja jeszcze muszę zebrać kilka kamyków tutaj. Jesteśmy na serwerze PvE. Na serwer PvP można chyba tam od 16 poziomu wejść, coś takiego. Okej, mamy stworzyć kamienny topór. Pyk. Mam nadzieję, że tylko jeden. Zobaczymy. Dobra, mamy kamienny topór. Damy sobie go na pasek, na jedynkę. I obstawiam, że teraz po prostu muszę drzewo ściąć, żeby zdobyć gałązki. Także pyk. Tak, zbieram gałązki, romy z drewno. Tylko pytanie, ile ich znowu muszę zebrać? Życie to pewnie z 15. Dobra, idziemy zbierać. Dobra, kolejny question gotowy. I teraz muszę stworzyć młot i prawdopodobnie tym młotem później zebrać kamienie. Także robimy młotek. No i dobra, mamy nasz młotek, dajemy sobie go na pasek. I zobaczmy. Bieramy kamyki. O kurde, one się rozwalają, jak wreszcie prawie. Tak, ale zbieramy teraz kamyki. Dobra, i question gotowy. Teraz musimy zrobić ognisko.
Tylko czekaj, ja muszę chyba zbadać najpierw to ognisko. Tak mi się wydaje. O, tutaj mamy ognisko. Pyk. Czyli ognisko mamy nauczone. O, nawet mogę zrobić. Że stworzymy sobie i znajdziemy sobie jakąś fajną miejscówkę na to ognisko. Dobra, mamy nasze ognisko. Pyk. Za daleko się nie zdążyłem ruszyć, także prawdopodobnie postawimy je sobie tutaj. Mamy nagrodę. Umieść gałąź lub trawę w gnieździe paliwa. Okej. Czyli tak, gałązkę daję tutaj, tak? Odpalamy ognisko. To daję tutaj. Tak, i tutaj robimy ugotowaną szarańczę. Także skraftujemy sobie. Szkoda, że od razu maksa nie można dać, tylko trzeba klikać 3 razy. A dobra, niech to nam się zrobi. Zrobimy sobie kolejnego kościka. To jest taki tutorial, który nas prowadzi, gdzie nas prowadzi przez gierkę. Przez te pierwsze początkowe, tak jakby etapy. Dobra, z tego co widzę, to już troszkę nam się tutaj skraftowało. Przy okazji popiół drzewny nam się robi. I musimy, mamy kwestię, że musimy zjeść tą szarańczę ugotowaną, także jemy sobie. I pyk, kwestię gotowy. Rzadka broń. Czekajcie, instrukcja. O, prawdopodobnie to, tego muszę się nauczyć. Tak. I muszę kamień do rzucania. Rzucam kamieniami w ludzi. Tutaj jest kamień do rzucania. Okej, mamy to. Czyli mamy stworzyć prawdopodobnie włócznie i kamień do rzucania. Prawdopodobnie więcej będę musiał zrobić kamieni, także zrobię 5. No ale niestety na drewnianą tablicę, czyli na pikę, muszę zrobić gałązki i kamień, także biorę się za zbieranie. Dobra, zebrałem trochę kamyczków. Także zrobimy sobie naszą drewnianą tablicę. No i zrobimy więcej kamyczków, bo tamta ilość, którą zrobiłem wcześniej, by nie była wystarczająca i muszę jeszcze więcej zrobić. No i w tym czasie pozbieram sobie trochę kamyczka, zanim to się skraftuje wszystko. Dobra, mamy naszego kościka zrobionego. Drewniane wyposażenie ochronne, teraz muszę się nauczyć. Broń pancerz, czyli to. Pyk. Mam nauczone. No i teraz oczywiście muszę zrobić sobie skraftować to, czyli potrzebuję gałąź, kora. No, czy ogólnie musimy drzewka trzaskać, żeby sobie skraftować. Mamy naszą dzidę, drewnianą tablicę. Ogólnie tutaj walka wygląda tak, że w różnych kierunkach się bije. Czyli tak, For Honor na przykład. Nie wiem, czy da się rzucać tą dzidą, ale chyba nie. Trzymając, blokujemy z różnych też kierunków. Dobra, to ja idę pozbierać tutaj kamyka. I zrobimy nasz armorek. Dobra, udało mi się skraftować nasz armorek, także założymy sobie go. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać. No, teraz wyglądamy jak prawdziwy wojownik. Kwestik zrobiony. I teraz mamy oznaczyć mapę. Raz, dwa, trzy, pyk. Dobra, zrobione. Poluj na zwierzęta i używaj siekiery, by uzyskać mięso. Czyli mam polować na zające lub inne zwierzęta. Tyle, że ja do tej pory nie widziałem żadnych zająców. Także pójdziemy sobie w głąb raczej tej mapki. Nie wiem ogólnie o co chodzi z tymi tutaj kubeczkami. Prawdopodobnie to są tereny zajęte przez graczy, ale nie mam pewności. Także pójdziemy w głąb i szukamy jakichś zająców czy innych zwierzątek, bo konia to raczej nie upoluję z tym, co mam aktualnie. Czyli powiedzmy z dzidą, z drewnianą tablicą. No, to ja lecę szukać zająców. No kurde, jakiego dzika spotkałem. Ja nie wiem, czy on jest zabity? Nie, on sobie spał. Ale zobaczymy, może uda się go zabić. O! Dawaj, dwa hity. Raz. No! Dawaj, dawaj, dawaj. Umarł mnie? Kurde, przecież on już padał. Ale lipa. No dobra, będę musiał się tu wrócić prawdopodobnie. Kurde, ale dzik jest jednak mocny, co by nie było. A właśnie, bo ja mam tutorial, więc mogę się wskrzesić na miejscu prawdopodobnie, tak? Tak. O, no i koks. Pyk. I to co? Pojedynek z dzikiem. Podejście numer 2. Pyk. Pyk. No, hitek.
Dawaj, dobrze, udało się. Ale kurde, mocny ten dzik był. Co by nie było. Mam 10 poziom. A ten dzik miał chyba 12 i ledwo co dałem radę. Pyk. Ale długo się go skruje. Tragedia. Dobra, poszło. Mamy dwa questy zrobione. Teraz tak, musimy upiec mięso nad ogniskiem. Ty tu jakiś chłop. A, to jest chyba moje ciało, nieważne. Ja mogę siebie przerobić na mięcho. No, chyba nie. Chyba nie. Dobra, czyli tak, musimy zrobić ognisko kolejne. Robimy sobie ognisko, bo tamte moje zostawiłem gdzieś tam. Z tyłu. O, tutaj są zające też. Królik. Pyk. Trafię go. Nie trafiłem. Postołuj tym królikiem. Ale ja w królika nie mogę trafić? O, ktoś sobie bazę wybudował. Jak ja mam trafić tego królika? Halo. O, dobra, udało się. Dobra, stój, stój, stój. O, i tyle? Przecież on mięsa w ogóle nie dał. Dobra, nieważne. Ale fajnie, ktoś bazę ma, no. Ty, może pójdę zobaczyć, co on tam ma. No i dobra, jesteśmy w bazie jakiegoś chłopa. Tutaj ma kunia. Kunia jak coś nie da się ukraść. Tu leży ten chłop prawdopodobnie wylogowany. Tutaj ma jakiś piecyk. Coś buduje, ale nie wiem co. O, stamina mi się skończyła. Tutaj jest jego chatka i tam ma jakiś kolejny piecyk. A, tu w ogóle dwóch graczy jest. No to jest serwer PvE, to tam pewnie. Obstawiam, że nie można ich okraść. Tyle więcej ich jest. Tu jest trzeci chłop. To w trójkę grają prawdopodobnie. Tutaj mają jakiś wieszak. Warsztat krawiecki. Okej, dobra. Ja idę sobie to mięsko ugotować. Dobra, kraftuję się mięsko. Nie wiem, ile go muszę zrobić. O, jedno. Okej, dobra, zjedzone. Pyk, kościół gotowy. Musimy wytworzyć tarczę teraz. O, to będzie w pancerzu? Nie, gdzie? Tutaj jest tarcza. Pyk. I musimy stworzyć tarczę. O, akurat mogę. O, to szybki kwestik będzie. Dobra, mamy naszą tarczę. Czy ja mogę trzymać tej tarczę i idę? Mogę. O, fajnie. Teraz mogę blokować i pyk bić. Okej, okay, fajne. O, no i teraz musimy zrobić łuk. Ale żeby zrobić łuk, to oczywiście najpierw musimy się nauczyć tego łuku. Pyk, mamy łuk nauczony. Czego potrzeba na łuk? Gałęzi mam za mało. I tutaj strzały. Strzała jest jako łuk z brązu. Okej. Okay. Idę trochę gałęzi nazbierać. Dobra, zbierzemy sobie nasze upieczone jedzonko. Nie wiem, czy popiół będzie mi potrzebny, ale wezmę. Gałązki też. No i dobra, mamy łuk. Mamy strzały. Okej, okay, czyli tak trzeba załadować strzały. Cztery. A, miałem łuk założony, okej. Okay. Jak się z tego łuku strzela? A, po prostu lewy trzeba naciągnąć i pyk. No dobra. Ale za mało strzał jeszcze zrobiłem, żeby kościka mi zaliczyło. Także trzeba jeszcze poczekać. Ja sobie jeszcze dorobię troszkę strzał. Za dużo nie mogę, bo mi czegoś brakuje. A, prawdopodobnie tego. No dobra. Ja czekam, aż mi zaliczy kościka. Polecimy dalej. O, akurat kościk zaliczony. I teraz musimy polować dowolne zwierzę i je oskurować. I prawdopodobnie chodzi o to, że mam łuk teraz, no to mogę z łukiem na coś zapolować. Pytanie, czy ja tu coś znajdę takiego do polowania. O, mamy tu jakieś zielonki. Pytanie, czy one mi nie uciekną. I też nie wiem, jak się strzela dokładnie z tego łuku. O kurde, ale poleciało. Pyk. No sam? O Jezu. Pyk. Chyba nie dostał.
Kurde, wychodzi na to, że to wcale nie będzie takie łatwe. Pyk. Ostał. Pyk. On teraz chyba ten drugi dostał. Kurde, ale. Zawracają te jelonki. Pyk. Dobra. Udało się. Ty, nie musiałem oskurować. No i tak sobie pójdę oskuruję. Tam jest jakiś dzik. Dzika chyba nie chciałbym na razie atakować. Chyba, że będzie wrogo nastawiony do mnie. On ma 7 poziom, więc ma mniejszy niż ten poprzedni. My oskurujemy tutaj. Instrukcja rzemiosła. A, czyli mamy śpiwór teraz zrobić. No, standardowo jak to w survivalach bywa, nie? Dobra, czyli tak. L. Pyk. I potrzebujemy. Aha, tutaj mam nóż w ogóle. Ten nóż chyba by mi się przydał. Mamy łowienie ryb. Jakiś kołowrotek. Są budynki. Jakiś lepszy łuk. Gdzie ja mam jakieś spanko? Śpiwór, tutaj, dobra. Pyk. Czego ja potrzebuję na śpiwór? A, mogę zrobić śpiwór od razu. Okej. Obstawiam też, że właśnie w śpiworze będę ustawiał sobie punkt respa. W razie czego jak zginę. Dlatego ja sobie przejdę tutaj kawałek dalej, gdzieś tu powiedzmy. I tutaj sobie postawię ten śpiwór. O, tutaj na przykład mamy od jakiejś gildii. Strefa wpływów 55 metrów. Czas ochrony. Okej. My idziemy gdzieś dalej w takim razie. Dobra, i teraz mamy tak. Mamy zbudować dom i dołączyć do gildii lub ją utworzyć. Jak się tworzy gildię? Tu mamy terytorium. Wydarzenia. Okej. Czyli utworzymy gildię, damy sobie nazwę Giga Koksy. Potwierdź. No i okej. Mam zadanie zrobione. Nie mam pojęcia, co mi daje ta gildia. Totalnie nie mam pojęcia. Coś było, szlachectwo. Nie bardzo wiem, o co w tym chodzi, ale obstawiam, że kiedyś się dowiem. To są jakieś sztuki, osiągnięcia, podwładni. Mamy brak, czy to są prawdopodobnie NPC? Pobór w drzewku przywództwa. Terytorium żadnego nie mamy. I lista rankingowa. Okej. No dobra, to idziemy tam gdzieś w miejsce, gdzie będę chciał. No, obstawiam, że się osiedlić. Dobra, dotarłem na miejsce, gdzie chciałbym się wybudować. Problem jest taki, że ta miejscówka właśnie taka fajna jest tutaj zajęta przez pewnych graczy. I pytanie, czy tutaj na górze to byłby dobry pomysł, żeby się zbudować. O, powiedzmy tutaj. To było fajne. Albo tam, na tamtej skałce. Będziemy mieli sąsiadów wtedy. Myślę, że to by mogło być całkiem okej. Tylko no takie malutkie by to było, nie? Znaczy docelowo i tak chciałbym grać raczej na serwerze PvP. Pytanie, czy granie solo na serwerze PvP będzie możliwe. Ale... W budynku, te. Jak ja mam ten śpiwór postawić? Aha, bo on się gubi tutaj w tych teksturach. Dobra, więc ja sobie go postawię tutaj na razie. No i okej. A, czy tu można się teleportować pomiędzy śpiworami? No to by wychodziło. Okej. Dobra, na razie to było na tyle. Zrobiliśmy sobie takie początkowe misje. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, czy ja coś daję. Będę musiał też ogarnąć, jak się oswaja konie. Tak więc, do zobaczenia następnym razem. Elo.